propos głosu jakichś osób postronnych w kokpicie, to Polska Agencja Prasowa, opierając się na nieoficjalnych informacjach, sugeruje, że mógł tam się pojawić dowódca sił powietrznych. Czy pan zechciałby skomentować ten fakt i ewentualna jego obecność w kokpicie, jakie mogłaby mieć konsekwencje? No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Znam to doniesienie Polskiej Agencji Prasowej. Wszystko wymaga potwierdzenia. Ja się nie chcę odnosić do niepotwierdzonych informacji, ponieważ mogłoby to tworzyć jeszcze większy chaos, a my chcemy uporządkowania informacji, chcemy pewnych, sprawdzonych, zweryfikowanych informacji, tylko takich, a nie domysłów. Dlatego ja nie chcę domyślać się, co by było, gdyby okazało się, że to na przykład był głos dowódcy sił powietrznych. Na konferencji tego nie podano. Stwierdzono, że jeden głos jest rozpoznany. Dziwię się, dlaczego nie podano informacji, czyj on jest, do kogo należy. Te argumenty, które zostały przedstawione, dlaczego nie można tego dzisiaj ujawnić, mnie nie przekonują, bo polskie media już się tego domyśliły. Pytanie, czy słusznie. A też padła informacja, że jeżeli chodzi o drugi głos, to on zostanie dopiero zidentyfikowany później, czyli doniesienie Polskiej Agencji Prasowej i informacja z konferencji prasowej w Moskwie są rozbieżne.